Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa na konferencji prasowej selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Prosimy o korzystanie z mikrofonów. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie trenerze. Krzysztof Lech, TVP Info. Przede wszystkim gratulacje, bo naprawdę fajny mecz, ładnie się go oglądało. Jak pan skomentuje w ogóle to całe spotkanie, bo przed meczem pan tak dosyć asekuracyjnie i kurtuazyjnie wypowiadał się o Rumunach, że to taki trudny rywal, że postawi nam tutaj wysoko poprzeczkę, a ten mecz pokazał, że potrafimy sobie radzić z każdym przeciwnikiem. W to głęboko wierzyliśmy, że potrafimy sobie poradzić. Dziękuję za gratulacje. Przebieg meczu pokazał, że nie było to łatwe spotkanie. Dopóki nie strzeliliśmy trzech bramek, to naprawdę grało się ciężko. Później wymuszone zmiany i było trochę kłopotów w końcówce, czego musimy unikać, myślę, w następnych spotkaniach. Jest to bardzo dobre doświadczenie. Natomiast mieliśmy konkretny plan na ten mecz, zarówno jeżeli chodzi o grę obronną, wysokim pressingiem. Bardzo szybko odbieraliśmy piłkę, próbowaliśmy kilku akcji szybkim atakiem rozegrać nasze spotkanie i myślę, że stworzyliśmy sobie bardzo dużo dobrych sytuacji. Był to dobry fragment, mam tutaj na myśli w drugiej połowie, po przerwie dominowaliśmy na boisku i z pewnością było to bardzo wyraziste, jeżeli chodzi o naszą przewagę. Końcówka pokazała, że jeszcze mamy przed sobą wiele pracy, bo wiadomo, że w sytuacji takiej, kiedy trzeba wprowadzić nowych zawodników, to również musi być do ostatniego gwizdka utrzymana jakość i na tym musimy pracować. To jeszcze dopytam tylko Mączyńskiego, bo pan trener zdjął go jeszcze przed końcem pierwszej połowy. Czy tam coś poważnego się wydarzyło? W tej chwili Krzysztof jest na badaniach, uraz głowy. Dokładne już opinie co do kontuzji Krzysztofa będziemy mieć, myślę, dzisiaj przed północą. Tomek Budarczyk, proszę. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie trenerze, zastanawiam się, jak dużą częścią waszych przygotowań w tych krótkich zgrupowaniach są stałe fragmenty gry, bo widać, że macie to przetestowane, wytrenowane. Co prawda dzisiaj jest dwa rzuty karne, to tego się pewnie nie da trenować o tyle, że Robert je wykonuje i robi to bardzo, bardzo dobrze, ale rzuty wolne, czy te elementy, schematy ćwiczycie bardzo, bardzo dużo? W każdym spotkaniu tych eliminacji zdobywaliście po stałych fragmentach gry gole. Systematycznie ćwiczymy stałe fragmenty gry. Mamy kilka zarówno rzutów rożnych, jak i rzutów wolnych opanowanych. Z tego staramy się wykorzystać jak najlepsze fragmenty przed spotkaniem, które rozgrywamy. Oczywiście z myślą o tym, jak przeciwnik ustawia się w linii obrony. Akurat na tym zgrupowaniu, owszem, ćwiczyliśmy zarówno rzuty rożne, jak i rzuty wolne, natomiast zbyt dużo uwagi nie poświęcaliśmy się. Ta praca jest systematyczna i praktycznie ze zgrupowania na zgrupowanie się nakłada. Stąd myślę, że coraz lepsza właśnie dyspozycja i skuteczność przy stałych fragmentach gry. To jeszcze mam tylko jedno pytanie a propos tego, jak bardzo, bo oczywiście musi być pan zadowolony z tego, że ta ławka rezerwowych też daje jakość. Czy ta drużyna zdobywa coraz większą uniwersalność? Dzisiaj mógł się pan przekonać, bez Kamila Glika zagrał Cionek, bardzo poprawny mecz. Krzysztof Mączyński, wiadomo, że u pana gra bardzo dużo, ale Grzegorz Krychowiak
to dopiero jego, jak jest zdrowy, bodajże od 2014 roku pierwszy mecz, nie od początku, więc dawno nie przekonaliśmy się, jak to wygląda w meczu o punkty bez Grześka, właśnie jeżeli był zdrowy i do dyspozycji. Cieszy pana ta uniwersalność i powiedzmy większe opcje, też nie zapominając o Arku Miliku, który przecież był i przez eliminację, i w turnieju finałowym jednym z najważniejszych piłkarzy. A teraz będzie pewnie gdzieś mu może ciężko wrócić. Bardzo cieszymy się ze zdobycia 3 punktów. I tak jak wcześniej powiedziałem, mieliśmy fragmenty naprawdę bardzo dobrej gry, na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy, którzy grali w tym meczu, widać było, że zarówno jeżeli chodzi o takie cechy wolicjonalne, jak i poziom umiejętności, prezentowali się z bardzo dobrej strony. Mówię o wyjściowej jedenastce. Zmiany, wymuszone zmiany troszeczkę popsuły nam nasze już szyki, jeżeli chodzi o organizację gry. Stąd z pewnością musimy przeanalizować dokładnie końcówkę tego spotkania, bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie możemy popełniać takich błędów, aby nie dać przeciwnikowi nawet przez chwilę pomyśleć o tym, że może strzelić bramkę, czy też zagrozić nam, jeżeli chodzi o wynik spotkania. Dlatego z dużym spokojem podchodzimy oczywiście do tych wyników. Jest duża radość, ale bez euforii. Wiele pracy przed nami i myślę, że następne mecze będą już takie, które pokażą, że progres, że coraz lepsza gra, jeżeli chodzi o całość drużyny, jest bardzo wyraźna i myślę, że ostatniego zdania nie powiedzieliśmy. Dzień dobry panie trenerze, Migiusz Półtorak, Dziennik Polski. Ja chciałem dopytać o Krzysztofa Mączyńskiego, ale mniej o kontuzję, natomiast jak pan ocenia jego grę do momentu zejścia z boiska? Tak jak pozostałych zawodników, oceniam pozytywnie. Krzysztof zarówno dobrze rozgrywał piłkę w akcjach ofensywnych, to od niego rozpoczynały się nasze akcje, budował podaniowo akcje, które przenosiły się z kolei na skrzydła, prowadziliśmy tak grę, aby odwracać kierunek ataku, aby zmieniać z prawej strony na lewą rozegranie naszej piłki. Rumunii zresztą na to byliśmy przygotowani. Bardzo pieczołowicie kryli. Było bardzo mało miejsca, stąd zarówno szybkość rozegrania piłki, jak i również umiejętność odwrócenia strony była niezwykle ważna. Krzysiek rozegrał dobre spotkanie. Szkoda, że kontuzja przeszkodziła mu w tym, aby dokończyć ten mecz. Myślę, że szybko wróci do zdrowia i w dalszym ciągu będzie cieszył się z gry zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Proszę, Michał. Michał Gąsierowski, Polskie Radio. Chciałem, trenerze, zapytać o te karne Roberta Lewandowskiego. Czy to panu imponuje? Jeśli dobrze tutaj policzyliśmy, to Robert 16 ostatnich karnych trafił, opracował ten element do perfekcji. Chciałem zapytać, czy w ogóle pan pamięta, kiedy ostatnio Robert nie trafił karnego? Nie wiem, może na treningu się zdarzyło, czy pamięta pan w ogóle coś takiego, czy ma 100% skuteczność, od kiedy pan pamięta i czy to właśnie w ogóle robi na panu wrażenie? Robert, z tego co widzimy, perfekcyjnie wykonuje zarówno rzuty karne, jak i również rzuty wolne. Możemy się tylko z tego cieszyć. Jest tytanem pracy i widać, że granice możliwości dla niego nie istnieją. Panie trenerze, chciałem zapytać, bo w poprzednich meczach większość bramek, które my traciliśmy, 4 z 6, to były tracone w tym pierwszym kwadransie zaraz po przerwie. Chciałem spytać, czy to jest taki kluczowy moment i czy w tym meczu jakoś specjalnie pan, nie wiem, uczulał zawodników na te kilkanaście minut?
Oczywiście w przerwie dokonaliśmy krótkiej analizy gry, zarówno w obronie, jak i w ataku. Chcieliśmy poprawić to, co było niedobre w trakcie pierwszej połowy. Mam tutaj na myśli pewne mankamenty w grze obronnej. Były to takie trafne korekty. W drugiej połowie była świetna koncentracja zawodników. Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie i efektem tego były dwie strzelone bramki. Zawsze przerwa służy temu, aby poprawić grę, aby zawodnicy znowu weszli na właściwy rytm pracy i akurat w dzisiejszym spotkaniu było to bardzo, bardzo takie wyraźne. Ja jeszcze mam takie pytanie natury bardziej organizacyjnej, to może do Kuby bardziej Kwiatkowskiego też, bo dzisiaj Kamil Grosicki, włączony? Kamil Grosicki dostał paterę za 50. występ w reprezentacji Polski, a z tego co tak spojrzałem, Kamil Glik zagrał już 51 spotkań w reprezentacji. No i takiej patery nie dostał. Dwa te ostatnie spotkania były na wyjeździe, a Kamil był dzisiaj w Warszawie, więc dlaczego Kamil Grosicki dostał paterę, a Kamil Glik tej patery nie dostał i z czego to wynika? Myślę, że sobie sam odpowiedziałeś na to pytanie już. Bo poprzednie dwa mecze graliśmy na wyjeździe. No, tak, ale trudno, dzisiaj był w Warszawie, mógł spokojnie. Trudno wręczać paterę, kiedy gramy mecz wyjazdowy. No okej, ale dzisiaj nie było trudno, skoro był w Warszawie. Pamiętajmy też o tym, że będzie na pewno okazja, jeszcze nie jedna, myślę, żeby Kamila nagrodzić. Jeszcze jest na tyle młodym zawodnikiem, że pewnie ten licznik będzie bił i dociągnie do 80 i wtedy wystąpi do klubu wybitnego reprezentanta i wówczas na pewno dostanie jeszcze bardziej okazałą paterę. Słabe wytłumaczenie. To jeszcze mam jedno pytanie, takie już wybiegające. Teraz przerwa do 1 września, dopiero kolejny mecz. Panie trenerze, nad czym teraz, bo rozumiem, że wakacje, okres taki trochę odpoczynkowy dla wszystkich, również dla pana, ale nad czym będzie pan pracował już, jak rozpocznie się ta operacja Dania? Myślę, że analiza meczu, którą rozpoczniemy jutro, pokaże nam, że zawodnicy naprawdę zasłużyli na duże brawa w tym spotkaniu, bo zarówno bardzo duży wysiłek w trudnych warunkach, determinacja w dążeniu do korzystnego wyniku. Grali niesłychanie ambitnie, a przy tym, tak jak wcześniej mówiłem, naprawdę pewne fragmenty meczu były na najwyższym poziomie i z tego należy się bardzo cieszyć. Od jutra zaczynamy analizę tego meczu. Myślę, że w ciągu kilku dni podsumujemy całe półrocze i później Mistrzostwa Europy, które rozpoczynają się 15 czerwca. Mam nadzieję, że również dostarczą nam wiele emocji, trzymamy kciuki za naszych młodych zawodników, a ja z przyjemnością będę śledził ich poczynania, bo mamy z pewnością kilku młodych zawodników, którzy swoją postawą już wcześniej sprawili, że są na naszej liście obserwowanych i te mistrzostwa również dadzą nam wiele informacji na temat tego, czy właśnie na najbliższym meczu z Danią będą ci zawodnicy już przygotowani do gry, czy jeszcze muszą poczekać. Także kończymy, myślę, udany wiosenny okres. Zakończyliśmy zwycięstwem te mecze, które były bardzo ważne. Kluczowe dopiero są przed nami, jeżeli chodzi o awans. Musimy się świetnie przygotować do tych spotkań i oczywiście cały czas myślimy, aby drużyna robiła postępy, aby rozwijała się, bo rzeczywiście potencjał jest bardzo duży.